Tak Skrzynecka i Kasowski wbili szpilę wszystko w dniu ramówki Polsatu. Katarzyna Skrzynecka z dnia na dzień pożegnała się z Fucha w Twoja twarz brzmi znajomo. Śpiewająca aktorka, która z muzycznym show Polsatu związana była od samego początku, najpierw w roli uczestniki. Później jurorki, nie spodziewała się, że w lutym nie wróci na plan i nie będzie przeżywała z kolegami z pracy tak wielu wspaniałych emocji związanych z występami nowych uczestników. Jak dowiedział się Super Express, zachęcia wprowadzenia zmian w TTBZ był Edward Miszczak. Nikogo chyba nie zdziwiło, że właśnie w dniu prezentacji wiosennej ramówki udala się do studia Dzień Dobry TVN. 2 lutego odbyła się konferencja ramówkowa telewizji Polsat, pierwsza pod wodzą Edwarda Miszczaka w roli dyrektora programowego. I choć oficjalna część rozpoczęła się o godzinie 12:00, czyli już po zakończeniu emisji czwartkowego wydania Dzień Dobry TVN. Chyba mało kto uwierzy, że pojawienie się w studiu konkurencyjnej dla Polsatu stacji gościła właśnie Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gasowski. Aktor polaczył się ze studiem za pośrednictwem kamerki internetowej, ponieważ aktualnie przebywa na wakacjach na Florydzie. Znaczące było zdanie, w którym, pozdrawiając Skrzynecka, nazwa Dzień Dobry TVN najlepsza telewizja śniadaniowa. Myślicie, że to szpila wbita Edwardowi Miszczakowi, który przygotowuje się do startu polsatowskiej ramówki? Przypomnijmy. Gasowski również pożegnał się z ekipą Twoja twarz brzmi znajomo tuż po tym, gdy dowiedział się, że została z niego wyrzucona Katarzyna Skrzynecka, z która przyjaźni się od lat.